Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam się z Państwem we wtorek, 26 stycznia. Zapraszam na dzisiejszy Teledziennik. Kamiennogórskie podziemne miasto, czyli projekt Arado, wzbogaciło się o nowy eksponat. Mieszkaniec Kowar przekazał do Arado znalezione przez siebie skrzydło Junkersa. Kolejny eksponat w naszych podziemiach, bardzo unikatowy eksponat, znaleziony przez mieszkańca Kowar w bardzo ciekawym miejscu. Gdzieś leżało to w jego pomieszczeniach gospodarczych tak naprawdę. Nie wiedział, co to jest, nie wiedział, gdzie to zostało tam, kiedy to zostało tam przywiezione do jego, do tego pomieszczenia gospodarczego. Zadzwonił do nas, że ma dla nas do przekazania skrzydło od samolotu Junkers. Nam się po prostu buźki ucieszyły, pojechaliśmy, mamy u nas w podziemiach perełkę, skrzydło od samolotu Junkers U-88. Junkersy były jednymi z najbardziej wszechstronnych samolotów Luftwaffe. Przez cały okres II wojny światowej wyprodukowano ich aż 9122. Wiele ciekawych naprawdę różnych możliwości miał ten samolot. Mógł pełnić rolę nocnego myśliwca, bombowca torpedowego, no i samolotu nurkującego. Od tego też samolotu kilka miesięcy temu też został nam przekazany tutaj eksponat, prądownica od tego samolotu. Taki dzisiejszy alternator, można tak to nazwać. W pewnym momencie lotu, przy rozpędzeniu się samolotu, on tak jakby doładowywał silniki tego samolotu i także jest u nas w podziemiach. Dolny Śląsk niejedną tajemnicę jeszcze kryje, a takie eksponaty jak odnalezione ostatnio skrzydło Junkersa świadczą, że nie brakuje także skarbów, przede wszystkim tych o wartości muzealnej. Prosimy o głośny apel dla wszystkich mieszkańców, czy to Wałbrzycha, czy to okolic tutaj Kamiennej Góry, jeśli posiadaliby różnego rodzaju ciekawe eksponaty, elementy z czasów II wojny światowej, o przekazanie tego dla muzeum. Jak najbardziej my się tym zaopiekujemy. Dla nas jest to bardzo ważne, bo chcemy tą historię przekazywać wielu pokoleniom. Oczyścimy, zadbamy, jeśli ktoś ma cokolwiek na strychach, a słynnie czasami tak bywa, że gdzieś na strychu leży, tak jak przy przykładzie naszej ostatniej lotki, gdzieś w jakichś komórkach, prosimy o przekazanie tego dla nas, bądź do jakiegokolwiek muzeum, żeby ta historia żyła cały czas. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim już za pasem. AquaZdrój proponuje, aby spędzić je na sportowo. Jak co roku AquaZdrój będzie organizował wałbrzyskie ferie na sportowo. Jak co roku AquaZdrój przygotował bardzo wiele konkurencji sportowych, dużo zajęć, dużo turniejów. Jak co roku najbardziej popularną dyscypliną jest piłka nożna. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, zawodników do zgłaszania się na stronie internetowej swoje drużyny. Od pierwszego ruszamy, w poniedziałki zapraszamy szkoły podstawowe, w środę zapraszamy szkoły gimnazjalne, a w piątki zapraszamy wszystkie dziewczęta ze szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych. Wtedy będziemy organizować turnieje w halową piłkę nożną. Kolejnymi dyscyplinami jest streetball, czyli tak zwane 3x3. Zapraszamy młodzież z wałbrzyskich szkół we wtorki i w czwartki na halę Wysockiego. Siatkówka również trzyosobowa, również we wtorki i w czwartki, tylko już zajęcia odbywają się na hali przy ulicy Chopina, czyli na tak zwanej hali lekkoatletycznej. Zapraszamy też oczywiście na inne zajęcia, jak tenis stołowy, który odbywa się u nas na hali Foyer we wtorki i w czwartki, zajęcia z lekkiej atletyki na hali lekkoatletycznej w poniedziałki, środy i piątki, zajęcia dla dziewcząt fitness w poniedziałki i środy. Tak więc naprawdę jest bardzo bogata oferta spędzenia ferii w naszym wałbrzyskim mieście. I tak przez 2 tygodnie. Tak jest, tak przez 2 tygodnie, od poniedziałku do piątku. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć o przygotowanej ofercie dla młodzieży wałbrzyskiej, które chcą skorzystać z naszego basenu i też z basenu przy ulicy Sokołowskiego, czyli przy 4 liceum. Zrobiliśmy promocyjne wejścia na basen przy ulicy Sokołowskiego, czyli na 4 liceum. Zapraszamy młodzież od rana do wieczora i tam jest dodatkowo cena promocyjna.
konkurencyjna. Za wejście godzinne jest 3 zł. Na Aquazdroju od godziny 7 do godziny 10 również zapraszamy młodzież wałbrzyską. Jest promocyjne wejście za 3 zł oraz dodatkowo zapraszamy na zajęcia w skateparku. Tam od 10 do 20 zapraszamy młodzież i tam wejście jest za 2 zł. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego. Na szkolnej sali gimnastycznej wystawiony został spektakl Tutaj jest wszystko. Spektakl powstał w ramach konkursu imienia Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Do czerwca bieżącego roku zostanie on wystawiony we wszystkich wałbrzyskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Dziś historię Tomasa, głównego bohatera produkcji w reżyserii Magdaleny Mikłasz, Tutaj jest wszystko, mogli poznać uczniowie publicznego gimnazjum nr 1. Bohater żyje w domu, w którym ojciec przestrzega surowych reguł wychowania. Widzowie mogli w trakcie przedstawienia towarzyszyć Tomasowi w odkrywaniu przez niego siły i odwagi w dążeniu do tego, by być szczęśliwym. Spektakl urzekł widzów nie tylko interesującą grą aktorów, ale także niezwykłą scenografią oraz stworzoną przez realizatorów przedstawienia przestrzenią, która pozwoliła zamienić szkolną salę gimnastyczną w magiczny świat teatru. Na tegoroczne ferie zimowe zaprasza również Wałbrzyski Ośrodek Kultury, który przygotował dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat m.in. wyjazdy na lodowisko, basen czy wystawę klocków Lego. Jak co roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury organizuje 2 tygodnie takiego czasu dla dzieci. Będziemy jeździć na basen, na lodowisko, pojedziemy do Wrocławia na wystawę klocków Lego, która znajduje się na Stadionie Narodowym we Wrocławiu. W drugim tygodniu będziemy organizować kulik. Mamy nadzieję, że śnieg do tej pory spadnie, także trzymamy kciuki, żeby wszystko się odbyło zgodnie z planem. Dzieci przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Zapisy odbywają się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej Kopalni. Od godziny 8 do godziny 18 zawsze kogoś można zastać w impresariacie. Konkursy z nagrodami, wyjście do kina oraz edukacyjne gry i zabawy to tylko część atrakcji przygotowanych przez Radę Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów dla dzieci, które ferie zimowe będą spędzały w domu. Miejsca w wspólnocie jest dla kilkudziesięciu dzieci. Codziennie odwiedzają wierne grono małych mieszkańców dzielnicy, którzy pod czujnym okiem opiekunów odrabiają tu lekcje czy spędzają aktywnie czas, podczas gdy rodzice są w pracy. Drzwi wspólnoty są otwarte od poniedziałku do piątku. Tak też będzie również w ferie zimowe, na które członkowie Rady już zaplanowali wiele atrakcji. Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów jest przygotowana tradycyjnie do ferii w dzielnicy, ale przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Parafii Świętego Jerzego Matki Bożej Różańcowej i Telewizji Dami, która nas tutaj będzie wspierała tematycznie i nagrodami, a w tym roku na nasze dzieci z dzielnicy czekają wspaniałe atrakcje, 2 wyjścia do kina, będzie kulik, o ile śnieg się utrzyma, będzie wyjście do Szczaw na Zdroju, będą zawody sportowe, tenis sportowy, piłkarzyki, konkursy malarskie, piosenka, przedstawienie teatralne. Dzieci, które zostaną tutaj zaproszone, to sami sobie przygotowują. Będzie spotkanie ze Strażą Miejską, będzie spotkanie z ortopedą, z panią doktor Zapart, będzie spotkanie też z przedstawicielami kanarków i ptaków egzotycznych z Polski i z Wałbrzycha, co chcą przedstawić, jak powinno się dbać o ptaki, co zrobić, żeby papugę czy kanarka utrzymać przy takiej długiej żywotności. Atrakcji jest bardzo dużo i wierzę, że frekwencja nam dopisze, ale już na tą chwilę zapisało się 32 dzieci. Po raz pierwszy odbędą się również lekcje języka niemieckiego, które dedykowane są nie tylko dla dzieci, ale również ich rodziców. Pierwsze zajęcia startują 6 lutego. Też mamy będą mogły skorzystać wraz z dziećmi z nauki niemieckiego. Nieodpłatnie będzie to w sobotę.
sobotę od godziny 15 do godziny 16:45 za darmo. Atrakcji jest bardzo dużo. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie aż do czerwca. Udział w zajęciach jest bezpłatny, należy jednak wcześniej się zapisać. To wszystko w Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę, ale jeszcze się nie żegnam, bo już za chwilę w studiu gościć będę panią Teresę Roszkowiak, przewodniczącą Stowarzyszenia Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha.